Panie Stefanie, to jakby woda duża przyszła i trzeba było uciekać, to którędy musi pan wiać? Jeżeli przez gruta się nie będzie nalewało, no to tędy schoda, a jak będzie już jeszcze wyższe, by się bardziej już zatopi, no to na okrągło, przez dach po barce i tu na ten trap, a jak nie to na łódkę i łódką do lądu. Skazany na barkę, skazany na siebie. Ostatni w Warszawie rybak wiślany. Rzekę zna jak mało kto, bo mieszka tu od ponad 20 lat i wie, że wiosenne roztopy mogą przynieść śmiertelne niebezpieczeństwo. To niekiedy jak idzie taka woda, to idzie prawie w oczach widać, jak się podnosi, tam centymetr po centymetrze w górze. 2 stopnie od schodku by stopało, to jakieś było prawie 8 metrów wody był stan na Wiśle. To wtedy już uszczelniali śluzę i wszystko, bo już się prawie przelewało przez śluzę. Barka obok już zatonęła, a rybak Stefan, choć jeszcze przez 3 tygodnie kontuzjowany z nogą w gipsie, szykuje się do obrony swojego domu. Stalowej, przedwojennej barki zatumowanej w porcie zimowym w Zatoce Wisły na warszawskim Żeraniu. 52 centymetry. W ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Szczucinie 236, ubyło 92. W Zamkoście 389, przybyło 49. Komunikatów o stanie wody w Wiśle wysłuchuje w dużym skupieniu. Codziennie notuje, analizuje, bo dla jego barki to być albo nie być. Na sanie spadło 37 centymetrów. No to prognoza dobra. A więc chwila oddechu dla rybaka, jego barki, 2 psów i 10 kotów. Kiciory, sierściochy. Chodź, buraczek, chodź, burak. Chodź, kicia, chodź, blady. W przypadku dużego przypływu barka może podnieść się na linach o jakieś 4 metry. Potem woda zacznie ją zalewać. 6 pomp to ciągle mało. Zaleje liczniki gniazdka, to i pompy tak przestaną chodzić ze względu, że napięcie pójdzie w wodę, a nie na pompy. No to tak, żeby jakieś przebicia tutaj na pana nie było, co? No to jak, muszę zdążyć do lądu. Ale w przeszłości Wisła w tym miejscu osiągała już stan nawet 8 metrów. Wiedzą o tym pracownicy pobliskiej śluzy. Pan Waldemar z zawału sekunduje sąsiadowi, ale nie zazdrości. To taki biedny chłopacina. No tam staramy się pomóc w razie jakiejś tam potrzeby, konieczności, to mu pomagamy. Jak mu możecie pomóc? A no i po zakupy nieraz pójdziemy, bo tak to on sobie jeździł samochodem. Teraz jak z nogą tą chorą, to kurczę, nie ma żadnych możliwości. No raczej nie za wesoło, chłopaczyna zmartwiony, bo jak przyjdzie duża woda, to jego zaleje. Przytapia, bez przerwy całe noce musi siedzieć, pompy chodzą. Barka jest stara, zniszczona, zdezelowana. Także on tam ma straszną biedę, jak on mieszka. Schorowanego rybaka, jak mogą, wspierają pracownicy pomocy społecznej z Żerania. Zasiłki, leki, węgiel. Rozumiem, że jeżeli chodzi o podtopy, niewiele państwo możecie zrobić. No niestety tutaj nie. Ja znam sytuację pana Stefana, ona jest bardzo ciężka z uwagi na to, że on nie ma gdzie mieszkać. I ta barka to jest jedyne miejsce, gdzie ma jakiś tam dach nad głową, ale warunki tam są straszne. Parę dni temu dowiedział się, że żona właśnie wymeldowuje go ze starego mieszkania na Pradze. Musi więc zostać na barce. No z tego co wiem, złożył wniosek o lokal socjalny, ale na to się niestety długo czeka. Chciałby ocalić barkę, chciałby jeszcze odebrać Wiśle coś cennego. Jak na rybaka przystało? Ten miał około 50 kilo, ten. Aha, a ten w następnym zdjęciu? Ten też taki jest, 50. 100-kilowy sum to widocznie czeka na pana. Proszę pana, no daj Boże, no ale czy ja mu dam radę? No może, jakbym się dobrze zawziął, dobry sprzęt. No jak się noga zrośnie, to pan będzie gdzieś, gotowy. Jakby może gdzieś tam w dęby nie wszedł, jakieś inne wykroty w karpy. Ale na razie, jak wszyscy wzdłuż rzeki, pilnie wsłuchuje się w prognozę pogody. Bo jakby przyszły takie raptowne roztopy, to będzie bieda, tragedia. No jest tyle śniegu, że przecież to by szło. Wyszłaby z brzegów naprawdę. Narobiłaby krzywdy ludziom. Michał Nikodem, TVN24.